Historia jest najlepszą nauczycielką życia, dlatego o historii właśnie, tej trudnej, niejednoznacznej, kontrowersyjnej, ale zawsze zbyt mało znanej, mówić będziemy w programie Prawda Czasu. Piątego kwietnia 1989 roku zakończyły się obrady Okrągłego Stołu. Dla jednych ten mebel to symbol zgody, kompromisu i porozumienia ponad podziałami. Dla innych targowicy, zdrady albo przynajmniej zgniłego kompromisu. Jeszcze inni określają te porozumienia jako spisek elit. Są też tacy, którzy określają to jako transakcję stulecia. Ale niezależnie od ocen, Okrągły Stół to niezwykle ważny symbol w historii Polski. Jaką rzeczywistość wytworzył wokół nas? Czy był to mebel bez kantów, czy może jak chcą inni, jeden wielki kant? O tym właśnie będziemy rozmawiać dziś z moimi gośćmi, historykami, panem profesorem Stanisławem Niecieją, rektorem Uniwersytetu Opolskiego. Witam serdecznie. Z panem profesorem Krzysztofem Kawalcem, szefem Opolskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Witam serdecznie. Oraz z panem doktorem Mariuszem Patelskim, historykiem Uniwersytetu Opolskiego, a także dawnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Witam państwa. Ale zanim porozmawiamy i podyskutujemy o Okrągłym Stole, chciałbym, abyśmy zobaczyli prawdę ekranu. Z lutego 1989 roku właśnie wtedy rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu. Długo, bardzo długo było pod górę. Rejestrujemy montaż najgłośniejszego w Polsce mebla, aby wnukom ułatwić naukę historii. Zaczyna się w pałacu, bo to ulubione miejsce przewrotów, ale w scenariuszu nie ma gwałtu, bo miejsca przy stole zarezerwowane, a tłum pod bramą wznosi wiwaty, a nie szturmuje. Od wielu lat pierwsze w Polsce wydarzenie bez udziału ulicy, z życzliwością oglądane ze wschodu i z zachodu, bezboleśnie angażujące wszystkich uczestników. Nie ma kto kogo. Do jednego stołu zasiedli razem przedstawiciele władzy z przedstawicielami opozycji. Często znali się tylko z gazet, do których trafiali w różnych rolach i raczej osobno. Za chwilę będą po raz pierwszy razem na ekranach dzienników telewizyjnych Europy i świata. Polacy podjęli spór o Polskę w poniedziałek, przed popielcową środą, 6 lutego, przy Okrągłym Stole w Pałacu Urzędu Rady Ministrów w Warszawie. Wszyscy chcemy wierzyć, że od godziny 2 po południu tego dnia zaczął tykać w Polsce nowy zegar. Kinowa i telewizyjna publiczność ma pierwszą okazję w dobrze znanym towarzystwie poznać osoby, które dotąd miały prywatne nazwiska i służyły do ćwiczeń z publicznego piętnowania. Niektórzy mówią, że w Polsce bardziej potrzebny jest stół operacyjny. Prawda. Albo zastawiony. Też prawda. Jedni twierdzą, najpierw gospodarka, potem reformy polityczne. Inni na odwrót. Też prawda. Ale zwyciężyć musi pogląd trzeci, że jedno i drugie trzeba poddać sanacji jednocześnie i natychmiast. Okrągły stół proklamował w Polsce zmierzch starych porządków. Nie wiadomo, kiedy świt zbudzi do życia Polskę obywatelską. Obrady trwają. Trwa też program Prawda Czasu. Panowie, dużo pięknych słów. Czego symbolem jest okrągły stół? Dla mnie? Myślę, że mądrości politycznej. W Polsce słowo kompromis jest zawsze źle przyjmowane. I tak to najpodejrzliwie. Myślę, że te narody europejskie, które częściej posługują kompromisem, triumfują w historii, a te narody, które są mało zdolne do kompromisów, co się w Polsce zdarzało najczęściej, bo jesteśmy narodem indywidualistów, weserwizerów, ludzi, którym trudno ustąpić ze swoich racji, to się rzadko zdarzało i myślę, że w XX wieku to jest jedno z najważniejszych wydarzeń. Tak jak kiedyś mądry kompromis między Piłsudskim i Dmowskim, gdzie się Polska rodziła w 18 roku,
gdyby wówczas nie było tego wielkiego gestu, kiedy marszałek mówi do Odmowskiego, że jest w ojczyźnie kilku ludzi, od których ten los zależy. Jednym z nich pan jest, jednym z nich jestem ja. Bądźmy teraz razem. Gdyby tego nie zrobiono, byłyby dwie armie, byłyby dwa rządy. Podobnie 56 rok. Gdyby nie było mądrego kompromisu między Wesołem Gomułką i kardynałem Wyszyńskim, też by się mogło to różnie potoczyć. Mądrość polityczna zdecydowała, żeśmy spokojnie wychodzili z takich mocnych turbulencji politycznych. I tu też władza zawsze się ciężko oddaje. Kto ją ma, ludzie nie umieją przegrywać i trzymają się jej kurczowo. Rzadko się zdarza, że ktoś ją dobrowolnie oddaje. A tu nagle się pojawia taki wątek, że szukają porozumienia i ja traktuję to jako wyjątkową roztropność elit politycznych w tamtym czasie. Panie profesorze, czego symbolem jest okrągły stół? Chyba jednak etapu, bo tu się można spierać o cezury i patrząc wstecz, to właściwie takich wyraźnych cezur między Polską Rzeczpospolitą Ludową a III Rzeczpospolitą nie ma. To się rozkłada. Często uważa się, że wybory czerwcowe były cezurą. Inni twierdzą, że pierwsze wybory całkowicie swobodne, czyli wybory prezydenckie z 1990 roku, ale okrągły stół i poprzedzające go wcześniej rozmowy były początkiem tego łańcucha. Być może należałoby do tego łańcucha jeszcze jedno ogniwo dodać. Myślę o strajkach na Śląsku w 1988 roku, ponieważ one uświadomiły w stopniu ciągle jeszcze trudnym do rozpoznania obozowi władzy, że nie panuje nad sytuacją w sposób całkowicie, nie kontroluje jej całkowicie. Opozycja też miała tego świadomość. Nie było przypadkiem, że Solidarność Odrodzona po 1989 roku była cieniem tej Solidarności z wcześniejszych 16 miesięcy. To obrazowo się wyrażając, można powiedzieć, że nawiązując do modnych metafor sportowych, że to była sytuacja jak w którejś rundzie meczu bokserskiego, kiedy obydwaj uczestnicy są bardzo zmęczeni i wyczerpani i zdają sobie sprawę, że nie są w stanie rozstrzygnąć walki na swoją korzyść. W takiej sytuacji myśl o kompromisie jest myślą dosyć naturalną. Natomiast to, co powiedział profesor Nicieja, że kryła się w tym pewna mądrość, to oczywiście zgodzić się z tym można, bo można sobie wyobrazić również inny scenariusz. Panie doktorze, czy można było wtedy inaczej rozwiązać ten polski konflikt, polski spór? Byliśmy pierwsi, więc był to swego rodzaju eksperyment. Inne kraje miały już nasze doświadczenia, mogły z nich się uczyć. Natomiast wydarzenie niewątpliwie ważne, zmiana systemu, możliwość wyjazdu, paszport w domu, a nie na milicji, swoboda badań, zniesienie instytucjonalnej cenzury, choć to dopiero rok później, ale okrągły stół zaczyna te wszystkie zmiany, które zbliżają nas do Zachodu, do wolnego świata, poszerzają autonomię wyższych uczelni. A młode pokolenie, no to przede wszystkim swoboda wyjazdu i to, że marzyliśmy o tym, żeby pojechać do Francji, a mogliśmy tylko do Czechosłowacji przed 89 rokiem. A teraz każdy z nas, jeśli tylko miał ochotę i fantazję, to mógł do każdego kraju na świecie. Ale im dalej od zakończenia obrad okrągłego stołu, tym mocniejsze są sądy i bardziej skrajne na temat tej daty. I mówi się wielu krytyków Okrągłego Stołu mówi, że tak naprawdę Okrągły Stół był tylko teatrum dla mas, dla ludu, a tak naprawdę w Magdalence dogadały się elity ponad głowami narodu. Myślę, że dotyka pan bardzo istotnej sprawy tak zwanej historii alternatywnej. W Polsce nie za bardzo cenionej, się uważa, że to jest ahistoryczne. Co by było, gdyby się nie pojawił taki czy inny wątek?
Ja jestem zwolennikiem historii alternatywnej, bo ona uczy myślenia. No co by było, gdyby tego nie było? Gdyby poszło w ostre zwarcie, starcie. Jakie byłyby skutki tego? To się trudno przewiduje, ale ponieważ mamy takie przypadki w historii, że można mówić, co by było, gdyby Powstanie Warszawskie nie wybuchło wtedy, w tym momencie i w takich warunkach, jak wyglądałaby Warszawa, jak wyglądała po wojnie Polska, gdyby te elity przeżyły. Także tu jest sprawa spekulacji. Ja uważam, że ten wariant był najlepszy, a ponieważ w Polsce historia służy do walki politycznej. My szczególnie jako Polacy używamy historii do walki politycznej. Się wykańcza przeciwnika, mówiąc, że ja stałem pod lepszym sztandarem, mam większe zasługi, więc jestem lepszym Polakiem. I to jest ciągle używane i to było używane w przedwojennej Polsce i w czasach zaborów, gdzie się ludzie różnili. I tu jest też kwestia, tu najmniej historycy mają teraz do powiedzenia, politycy. Dana grupa, która bierze władzę, przyjmuje interpretację swoją i więcej, ma swoich historyków. To jest dramat, że dzisiaj historycy tracą tą swoją rolę, że historyk nie jest prokuratorem, który atakuje, ocenia, jest ostry, nie jest adwokatem, który cynicznie broni, bo dostał to pieniądze, tylko jest sędzią. Słucha prokuratora, słucha adwokata i mówi, wydaje się, że tu jest prawda. Tego wariantu w Polsce przy tej chwili nie ma. Po prostu jest starcie, gdzie ktoś legitymizuje się w ten sposób. Ja byłem lepszy, bo miałem taki wariant, nie pozwolono mi tego zrobić, albo mi pozwolono. Więc sprawa, co by było, gdyby było, no jest trudna do przewidzenia, ale mi się wydaje, że wariant był według mnie wtedy najlepszy. Panie profesorze, jaką naukę możemy wyciągnąć dla przyszłości, z tej przeszłości tak bardzo różnie ocenianej? Ja chyba powiem, że wszystko już było. To znaczy jest chyba normalną sprawą, że po każdym wielkim przewrocie pojawia się problem z jednej strony zasług i upomnienie się o własne miejsce w tym nowym, co się dokonało. No i może się również pojawiać poczucie niedosytu związane z wrażeniem, że nie wszystkie szanse zostały wyzyskane. I naturalne wówczas staje się pytanie, kto winien. Okrągły stół i Magdalenka są pewnym symbolem. Natomiast zastanawiam się, czy nawiązując do pytania, które pan redaktor zadał, czy to, że spory wydają się zaogniać po upływie 25 lat, nie jest przejawem jakiegoś zjawiska głębszego, jakichś drążących przyczyn. I sądzę, że to może tak być. To myślę o wrażeniu wyczerpania się tego możliwości rozwojowych zawartych w tym modelu transformacji politycznej i ekonomicznej, który był realizowany po 1989 roku i potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań. No to oczywiście nie do końca tłumaczy, dlaczego sięga się do wydarzenia, które staje się przeszłe lub zaprzeszłe. Ale bardzo być może, że ułatwia to proces wyjaśniania i czasem wygodnie jest do symbolu się odwołać. Tu jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, na którą się nie zwracamy uwagi, a to może w jakiś sposób te wzajemne pretensje tłumaczyć. Otóż przy okrągłym stole nie zasiedli wszyscy. To znaczy była strona rządowa, była opozycja, ale jedynie ta część opozycji, która została określona mianem konstruktywnej, to był język obozu władzy. W interpretacji znacznej części środowisk, która pozostała poza porozumieniem, oznaczało to, że generał Kiszczak, będący ministrem spraw wewnętrznych, dokonał selekcji wśród swoich rozmówców, co można by zrozumieć, czy nie byłoby nic takiego dziwnego. Natomiast w wyniku przeobrażeń, jakie się dokonały poprzez umożliwienie części opozycji rozbudowy struktur, zaistnienie na scenie politycznej, ci, którzy nie zasiadali przy okrągłym stole, w większości wypadków ulegli trwałej marginalizacji potem. To było źródło pretensji, które dochodziły do głosu w różnym stopniu. W ciągu pierwszych lat 10-15 ci, którzy zostali przez mechanizm okrągłego stołu wypluci czy niedopuszczeni, niewiele mieli do powiedzenia, to był margines polityczny. Natomiast w miarę
jak wyczerpywały się możliwości zawarte w tym scenariuszu rozwojowym, no, który został uruchomiony w wyniku obrad Okrągłego Stołu. Nie mówię o porozumieniach, ponieważ wydarzenia dalece wykroczyły poza to, co zostało zapisane w formalnym dokumencie. Ale chodzi ogólnie rzecz biorąc o pewien model rozwoju gospodarczego, który miał swoich krytyków i ma nadal. W każdym razie krytycy w pewnym momencie uzyskali drugi oddech. My to sobie dzisiaj obserwujemy i to się łączy z ożywieniem się czy powrotem dyskusji na temat Okrągłego Stołu. No właśnie to chciałem, panie doktorze, zapytać, dlaczego dziś te podziały w polskim społeczeństwie są tak mocne i ten sprawa oceny Okrągłego Stołu, wydarzeń właśnie z tamtego okresu tak mocno powraca i staje się taką osią podziału i te oceny są coraz ostrzejsze? Myślę, że nie wszyscy, którzy brali udział w tych wydarzeniach, którzy stanowili bądź to opozycję, bądź byli w obozie rządowym, byli beneficjentami rzeczywiście tych przemian. Część osób rzeczywiście została zmarginalizowanych. Do tego doszła też wielka emigracja, która nastąpiła i poszukiwanie odpowiedzi na to, dlaczego tak się stało, a nie inaczej, dzisiaj generuje nowe konflikty, a rzeczywiście przeciwnicy szukają jakichś argumentów z przeszłości, niewątpliwie Okrągły Stół, gdzie, tak jak to jest czasami przedstawiane, dogadały się pewne elity, a pozostali zostali opuszczeni. I ci, którzy nie skorzystali z tego nowego systemu, dzisiaj mówią, że i w jakimś sensie można ich zrozumieć. Należy ich zrozumieć, że nie wszystko się odbyło tak, jak to wtedy sobie wyobrażaliśmy. I teraz tak można troszeczkę ad vocem, bo to jest tylko jedna kwestia. Otóż siłą napędową Solidarności były załogi robotnicze w wielkich zakładach pracy, wielkiego przemysłu. W wyniku transformacji ekonomicznej te wielkie przedsiębiorstwa padały. Poległy. Tak, zupełnie niezależnie od reprezentowanego stopnia nowoczesności infrastruktury technicznej. I pytanie, kto winien, prawda, czy gdzie szukać źródeł tej sytuacji, jest w tej sytuacji zupełnie naturalne. Ono się dość długo nie przedostawało do mediów, bo nie mieli ci ludzie głosu. Natomiast ono gdzieś tkwi. Prezydent Lech Kaczyński mówił, że Okrągły Stół stał się początkiem zjawisk, które trzeba ocenić jednoznacznie negatywnie. I miał tutaj między innymi na myśli właśnie te sprawy gospodarcze i niesprawiedliwość tych podziału dóbr narodowych. No niewątpliwie tak się stało, ale ja patrzę na Okrągły Stół w takim ciągu historycznym, że to jest zjawisko nie, że tylko raz się pojawiło, że często się coś takiego pojawiało, że trzeba było w momencie przełomu w dziejach narodu podjąć tę decyzję i wtedy tworzyły się obozy. I te obozy później posługiwały się pewną retoryką. I tak jak przed wojną kwestia mocnego lidera, jakim był Józef Piłsudski, zdominowała na przykład endecką stronę i sanacja była traktowana jako ci, którzy właściwie to, co zrobili z Polski, mogła być inna Polska. I później się zmienia to w czasach wojny, kiedy się obciąża bardzo mocno sanację za porażkę i Sikorski zupełnie w inną stronę idzie i tak dalej. Komuś dochodzą do władzy, po prostu też absolutnie tą Rzeczpospolitą wdeptują w ziemię, twierdzą, że to było w ogóle gorzej niż pod zaborami w tej Polsce rzekomo niepodległej. Liderzy się pojawiają i liderzy powodują, że w danym momencie silnej ich osobowości, że wypływa ktoś, kto ma taką czy inną opcję. I tu to, co pan profesor Kawalec powiedział, że część ludzi, którzy byli zasłużeni w czasie walki o obalenie systemu komunistycznego, nie znalazł się przy Okrągłym Stole. Ale też oni nie znaleźli sposobu, żeby stać się mocnymi liderami. Oni przegrywali przez to, że brak im było czasem charyzmy, czasem sposobu pozyskania większości. I
Nie wchodzili do Sejmu na przykład. Były wolne wybory, było masę partii. Było jakieś partie, nazywały się partia piwa na przykład i wchodziła. To zależy jednak od lidera, od mocnego lidera. I teraz mamy ten przykład. Ten lider wchodzi i podobnie. W pewnym momencie zaczęło również od pieniędzy zależeć. Mm. I te środowiska i te grupy, które nie wystartowały wcześniej, później były w bardzo trudnej sytuacji. Mm. Przy pierwszych wyborach nie miało to znaczenia. Jeszcze pierwszych samorządowych, jeszcze prezydenckich, być może jeszcze pierwszych wyborach do Sejmu w 1991 roku, ale później to już była bariera. Albo nie miały mediów, a media. No, tak, mediów. Tak, ale skoro mowa o pieniądzach, to chciałbym zapytać o taką inną datę, którą niektórzy uważają za datę symboliczną i dość przełomową w historii Polski. 15 marca 1989 roku. Data uwolnienia handlu walutą. Pierwsze kantory wymiany walut. Aleksander Gawronik i tak naprawdę niektórzy mówią, że to wtedy nomenklatura komunistyczna, albo przynajmniej jej część związana ze służbami, zrobiła wielki skok na kasę i ta gra była już nieuczciwa i przegrana przez elity opozycyjne. Ja nie wiem, czy tak się rozłożyło, że to ci, którzy byli wtedy u władzy, czy te pieniądze przechwycili. Jak się by się prześledziło biografię bardzo bogatych ludzi w Polsce, jakie oni mają korzenie, skąd wyszli, no to byśmy się zdziwili często, bo często ci tak zwani sekretarze i różni partyjni bonzowie kończyli podobnie jak ci, którzy nie weszli w ten pierwszy system rządzenia kraju. To jest różnie. To jest do walki politycznej, do publicystyki, że się tu się ktoś uwłaszczył i tak dalej. Wielu opozycjonistów się znakomicie uwłaszczyło i świetnie funkcjonuje, znakomicie ma znakomite dzisiaj pozycje materialne. Także to nie da się powiedzieć, że ci wzięli, a tamci nie wzięli. Kto był sprytniejszy? Czas był taki, że to można było zrobić. Myślę, że to, co Wilczek powiedział wtedy, bo to jest jego też wejście, co nie jest prawnie zakazane, jest dopuszczalne. I wtedy ruchliwość ludzi decyduje. Panowie? No to nie jest taka prosta sprawa. Jeżeli potraktować zgodnie z sugestią Milowa Nadzilasa, klasę nomenklaturową jako klasę w sensie marksowskim, czyli grupę o wielkiej sile politycznej, to powiedzieć można, no idąc tym tropem, który profesor Nicieja odrzucił, że nastąpiła zmiana władzy politycznej na władzę ekonomiczną, czy na stan posiadania w ekonomice. Załóżmy to jako hipotezę roboczą przy wszystkich zastrzeżeniach, na które oczywiście można wskazywać, powołując się na poszczególne przypadki. Z punktu widzenia, powiedziałbym, szans rozwojowych całego społeczeństwa, to jednak była zmiana na lepsze, ponieważ przewaga polityczna tłamsiła wszystko. Natomiast biorąc pod uwagę, jak mogło to być komentowane i bywa komentowane później, nawet nie komentowane, bo komentowane oznacza, że mamy do czynienia z manipulacją, a to chodzi zwyczajnie o to, jak to się teraz widzi, jak się myśli. Sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Otóż cytat, wypowiedź, która była zupełnie zrozumiała w czasie, kiedy padła, kilkanaście lat później może się wydawać mniej zrozumiała, czy nawet kompromitująca. Chociaż tak nie jest. Znaczy, nie było w momencie, kiedy była wypowiadana. I stąd toczy się, czy bywa się, że między politykami toczy się walka na cytaty. Przypominają sobie różne rzeczy. Ale nawet jeżeli potraktować to, co się stało, jako rodzaj takiego brzydkiego handlu, to ogólnie rzecz biorąc dawał on możliwości manewru i ewoluowania porządku w stronę zgodną z interesem ogólnospołecznym. Co jednak nie znaczy, żeby nie zostały popełnione błędy. No, mnie na przykład nikt nie przekona, że wielki przemysł musiał upaść w takiej formie, jak to miało miejsce. Po prostu nie sądzę, żeby dało się takiej tezy dowieść. Stoczenie musiało upaść, tak? Huta Katowice świetnie prosperuje w rękach hinduskich i tak dalej. Zbrojeniówka, prawda? Która była z natury rzeczy znakomicie przygotowana. Ale ja chciałbym trochę zmienić temat i skierować pytanie do pana
doktora. Jeszcze tylko powiem, a na każdym takim upadku ktoś zrobił pieniądze, to znaczy tak. Nieduże w zestawieniu ze skalą zniszczeń, ale wyrastały prywatne fortuny i przypadki, a w większym jeszcze stopniu wiedza czy podejrzenia, że tak mogło być, uruchamia później cały mechanizm toksycznych zachowań, komentarzy, podejrzeń. A dodam, czyli to wszystko, o czym... Jak te pieniądze były? Ja tak. Patrzę na moje mikrośrodowisko naszego województwa. Jak patrzę, kto dzisiaj jest biznesmenem, kto ma pieniądze, a mam pewne rozeznanie, bo żyję w tym, jestem biografistą, interesują mnie biografie ludzi, no to tutaj widać, że to założenie, że nomenklatura tylko, no nie ma podstaw żadnych, bo ten cały komitet to później gdzieś wylądowało, w ogóle nie wiadomo, gdzie to się rozpłynęło i wymierali jako biednymi i biedni ludzie. Panie doktorze, chciałbym zapytać o inną rzecz, o pewną atmosferę tamtych dni. Pan wtedy w 1989 roku był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Ile pan miał lat wtedy? To jest 89 rok. No był pan młodym 21-22 człowiekiem. Lata, jak tak. Wtedy, jak wtedy właśnie młodzi ludzie odbierali ten moment? Bo chyba wtedy właśnie te niuanse, te detale chyba nie były tak istotne. Bardziej się liczyła ta atmosfera. Środowisko polskie jest mniejsze od wrocławskiego, znacznie mniejsze, czy katowickiego. Te podziały u nas nie były takie ostre. W zasadzie jak NZS powstał na uczelni, to był największą wtedy organizacją opozycyjną, gdzie w Katowicach o władzę walczył KPN, Solidarność Walcząca, WIP, jakieś inne organizacje. Tu NZS był właściwie jednorodny, chociaż te sprzeczności zaczynały się pojawiać, zwłaszcza po wizycie Michnika w Opolu. Nie wszystkim się jego wypowiedzi spodobały, między innymi te, które posponowały tych, którzy nie załapali się na okrągły stół i trwali w opozycji. Nie? Ale entuzjazm był olbrzymi, to trzeba przyznać. Studenci bardzo świetnie reagowali. Właściwie tu było ta działalność była wielowątkowa, bo z jednej strony pomagaliśmy tej dorosłej, jak to się mówiło, opozycji, Solidarności w organizowaniu komitetów obywatelskich, w tej propagandzie wyborczej. To studenci w gruncie rzeczy przecież plakatowali Opole. Czy potem w tych wyborach uzupełniających, kiedy pani profesor Simonides startowała do Senatu. Po śmierci Osmańczyka. Po śmierci Osmańczyka. Więc tutaj myśmy byli przekonani tak, że w sytuacji, kiedy teren jest tak trudny, ma specyfikę też etniczną, inną niż reszta kraju, to należy bezwzględnie poprzeć Solidarność i tutaj wziąć... Ale wspomniał pan o tych środowiskach, które także kontestowały tamte porozumienia i nawoływały do bojkotu wyborów. Króciutko tylko, jaka była atmosfera wtedy tych dyskusji politycznych? Bo padały też słowa targowica, ale chyba natężenie ich było to tak trochę z przymrużeniem oka, z większym dystansem. Tak jak mówię, te sprzeczności w Opolu nie były tak silne. Ta temperatura tych wydarzeń nie była taka gorąca, jak obserwowałem kolegów w Katowicach czy we Wrocławiu, gdzie rzeczywiście toczyły się mocne spory. Iść na te wybory czy przeciwko wyborom. Tu takich aż sporów nie było. Na pewne wydarzenia, na pewne demonstracje wspólnie chodziliśmy, NZS razem z grupą Pokolenie czy ponieważ innymi. Zbliżamy się powoli do puenty i będziemy musieli kończyć, to chciałbym właśnie, ponieważ w obecnej dobie te spory polityczne są bardzo gorące i oceny historyczne są bardzo gorące, to chciałbym panów profesorów zapytać o taki wniosek, jaki powinien do nas płynąć z tej lekcji okrągłego stołu, tak różnie ocenianego. Panie profesorze. Myślę, że życie się toczy i to się długo uspokoi. To myślę, że w tej chwili jeszcze biologicznie są bardzo aktywni ludzie, którzy wtedy tam rewolucję się zrobili w Polsce i dalej to jest ważne. Natomiast będzie kiedyś racjonalna, spokojna ocena okrągłego stołu, kiedy biologia zrobi swoje. I wtedy historyk, tak jak dzisiaj patrzymy na przewrót majowy, na Piłsudskiego. Niespokojnie patrzymy na to, panie profesorze. Ale nie ma takich debat ogólnonarodowych. Jest między historykami starcie, ale tak nie będzie. Więc myślę, że to nastąpi uspokojenie i to jest teraz moment ostrej walki politycznej. Historia aby dojść do prawdy, potrzebny jest czas. Musi być czas. W tej chwili jest ostry konflikt polityczny, który
jest wykorzystywany właśnie okrągły stół do takich czy innych... Panie profesorze? Ja też myślę, że na konkluzję jest jeszcze za wcześnie. Ciągle wpadają sensacje medialne, czasem o charakterze dokumentalnym, jak zapis dostępny w YouTubie, tak, przedstawiający wesołą libację w Magdalence, gdzie można poprzypatrywać się ludziom, no i sobie jakoś tam zdanie wyrobić. I jakiś czas to jeszcze potrwa. Z alternatywą, realną alternatywą, jaka w grę by mogła wchodzić, no to są akurat takie kwestie, których się nigdy nie będzie wiedziało, bo nie wiadomo, co by się u nas działo, gdyby nie okrągły stół. Jak już wspominamy, bo trochę zachęcił mnie do tego pan doktor Patelski, no to powiem, że bezpośrednio po podpisaniu porozumienia, w większym stopniu po wyborach czerwcowych, to czułem się, jakbym Pana Boga za nogi złapał. Ale po kilku miesiącach, kiedy doszło do rewolucji w Rumunii, widać było flagi trójkolorowe z wyciętym tym symbolem komunistycznym, to pamiętam, poczułem takie nieprzyjemne ukłucie zazdrości, że tak jak wyobrażałem sobie, że nie można było osiągnąć więcej niż myśmy osiągnęli, to Rumuni osiągnęli od razu wszystko i rzeczywiście są wolni, a my jesteśmy wolni tylko częściowo. No, pojawiają się też oceny, że tak naprawdę w Rumunii to służby rozegrały tę rewolucję. Tego się nie wie, natomiast był to wyrazisty przełom. Króciutko, panie doktorze, ostatnie słowo. Jaka nauka, jaki wniosek z tej lekcji okrągłego stołu powinien płynąć? Ja myślę, że trzeba poczekać jeszcze na ostateczne decyzje, na ostateczną ocenę, że historyk potrzebuje dystansu. My nie jesteśmy politykami, nie wydajemy tak od razu sądów. Natomiast jeżeli minie jeszcze trochę czasu, nastroje się uspokoją, pojawią się więcej dokumentów, wtedy będzie można ostatecznie. Ja myślę, że innego wtedy innej drogi nie było. Ale musimy poczekać na ostateczne decyzje. Nawet krytycy są co do tego zdolni, tak, w znacznej części. Szanowni panowie, bardzo dziękuję za tę część dyskusji. A więc potrzebny jest czas, aby tak naprawdę ocenić rzeczywistość we właściwych proporcjach. Albo docenić. Panowie, bardzo dziękuję za tę część dyskusji. Za chwilę dyskusja z udziałem dawnych opozycjonistów. A my spójrzmy jeszcze na koniec na prawdę ekranu z 5 kwietnia 1989 roku z zakończenia obrad Okrągłego Stołu. Kwietnia 89 roku. Oczekiwaliśmy tego dnia z niecierpliwością i nadzieją. Niepewni rezultatów, a jednak w głębi duszy przekonani, że na krakowskim przedmieściu muszą w końcu się dogadać. Historia tyle razy dowiodła nam przecież, że niezgoda rujnuje. Buduje tylko zgoda. Trzeba było do niej dojść, patrząc prawdzie w oczy przez dni i godziny starć i spięć, przez słowa gorzkie i trudne, ze świadomością, że nikt nie ma monopolu na rację. I oto finał. Czesław Kiszczak mówi z satysfakcją, że w obliczu piętrzących się wyzwań, gdy ojczyzna w potrzebie, Polacy potrafią się wznieść ponad podziały, różnice i uprzedzenia. Lech Wałęsa stwierdza, że po raz pierwszy rozmawiano, posługując się siłą argumentów, a nie argumentami siły. I że z nadzieją patrzy w przyszłość. Nic, co trudne, nie przychodzi jednak łatwo. Finalna debata też nie przebiega gładko. Przerwa proceduralna przeciąga się ponad miarę. Przed telewizorami nerwowo czekamy na koniec tego ostatniego sporu.
Wreszcie znowu przy stole. Alfred Miodowicz dowodzi, że nie będzie normalności, jeśli nie wyrwiemy się z marazmu gospodarczego. Przedstawiają swoje opinie Mikołaj Kozakiewicz, Jan Janowski, Grażyna Staniszewska, Józef Ślisz, Norbert Aleksiewicz. Płyną słowa i ostre, i rozważne, które mają dać podstawę czynom. Bo teraz czas już na fakty. To one zadecydują o przyszłości. A my jesteśmy w kolejnym symbolicznym miejscu na Opolskim Skwerze Solidarności i o tym dziedzictwie Solidarności, jakim był Okrągły Stół, porozmawiamy z działaczami dawnej opozycji. Pan Roman Kirsztajn, działacz Solidarności, obecnie przedsiębiorca. Pan Zbigniew Bereszyński, można powiedzieć legenda opolskiej opozycji antykomunistycznej, działający już od 1973 roku, walczący z systemem. Oraz pan Arkadiusz Karbowiak, działacz Konfederacji Polski Niepodległej w 1989 roku, a obecnie nowo mianowany dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych, które jest tworzone. Panowie, chciałbym zacząć i zapytać od tego, czym właśnie był Okrągły Stół, czego symbolem jest tak naprawdę? Mądrości i kompromisu, zdrady, spisku, naiwności, głupoty? Z mojego punktu widzenia na pewno nie był zdradą. Ja uważam, że był to wielki kompromis. Kompromis z jednej i z drugiej strony. Wprawdzie nie znam ojca pomysłu Okrągłego Stołu. Najprawdopodobniej pochodził on od władzy. Ale ja całkowicie uważam, że jest to jednak kompromis. No, mówi się o tym, że to generał Kiszczak był architektem Okrągłego Stołu tak naprawdę. Nie, chyba raczej nie. Generał Kiszczak, jeżeli dobrze pamiętam z tamtych czasów, on był, nawet opozycja chciała, ażeby generał Kiszczak siadał po drugiej stronie, ponieważ się obawiali tego, że będzie działał poza Okrągłym Stołem jako minister spraw wewnętrznych. I taka, pamiętam, była propozycja Solidarności, żeby on był tym szefem z drugiej strony. Panie Zbigniewie, pana zdaniem? Dla mnie Okrągły Stół jest symbolem niewykorzystanej szansy historycznej, ogromnej szansy historycznej, jaka zaistniała w tamtym czasie, gdy rozpadał się blok sowiecki w skali międzynarodowej. Niestety Solidarność nie była przygotowana ani kadrowo, ani koncepcyjnie do tego wielkiego przełomu historycznego. Po prostu to był jeden z głównych powodów, dla których ta szansa nie została należycie wykorzystana. Po prostu z jednej strony improwizowano, nie mając odpowiedniego przygotowania koncepcyjnego, improwizowano w tej sytuacji, jaka wówczas zaistniała. Popełniono przy tej okazji wiele błędów, które zaciążyły na całym późniejszym rozwoju wydarzeń. A z drugiej strony inicjatywa dzięki temu mogła znaleźć się po drugiej stronie, po stronie ówczesnego aparatu władzy komunistycznego, który był lepiej przygotowany. Oni mieli jakąś koncepcję bardziej spójną, bardziej klarowną. Kadrowo też byli lepiej przygotowani. Oni to szanse lepiej wykorzystali dla przekształcenia się tej ówczesnej klasy uprzywilejowanej, też jakąś grupę uprzywilejowaną w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej. Natomiast Solidarność tej szansy nie wykorzystała, dała się podzielić przede wszystkim, ten ruch opozycyjny dał się podzielić. Te podziały są obecne do dziś bardzo. Podziały są do dziś, z tym, że obecnie te linie podziału przebiegają już inaczej. Społeczeństwo dalej jest podzielone, te podziały wtedy się zaczęły, z tym, że później z upływem czasu te linie podziału zaczęły się przemieszczać i dzisiaj możemy przeciwników Okrągłego Stołu spotkać po obu stronach obecnej barykady politycznej. Tak samo zwolenników po obu stronach możemy spotkać. Ale przedstawicieli ówczesnej władzy już obecnie na scenie politycznej nie ma, przynajmniej tej scenie parlamentarnej. Też by się trochę znalazło. Pewien pan prokurator, który w stanie wojennym na przykład był zaangażowany w zwalczanie działalności opozycyjnej, dzisiaj jest jednym z czołowych działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Panie Arkadiuszu, pana zdaniem? Okrągły Stół to pewnie przykład błędnych kalkulacji politycznych, niezrozumienia tego, jakie procesy zachodziły wtedy w roku 88 i 89 na całym świecie, czyli niezauważenia przede wszystkim rozpadającego się bloku sowieckiego, bo tu pamiętać trzeba, że to była główna przyczyna tych wszystkich działań, które były podejmowane przez władze.
brak przygotowania, to o czym mówił Zbyszek, do wybicia się na niepodległość, jeśli chodzi o struktury Solidarności. Przywódcy myśleli raczej o tym, jak spowodować, jak doprowadzić do powrotu do sytuacji z roku 80-81, nie rozumiejąc, że ta rozgrywka, która będzie miała miejsce, będzie już dotyczyła wybicia się właśnie Polski na niepodległość i do tego z pewnością Solidarność była nieprzygotowana. Stąd też taki, a nie inny wynik tych obrad, brak przede wszystkim wolnych wyborów. Przypomnę, że na Węgrzech toczyły się równolegle prawie że wydarzenia, nie przy tak silnej opozycji z pewnością jak w Polsce, a tam wynikiem tych zmian były wolne wybory. W Czechosłowacji mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją, aczkolwiek już oczywiście nieco później, bo to jesień 89 roku. U nas te wybory były mocno ograniczone, prawda? Przypomnijmy. Tak, tak, ale ja bym wrócił tutaj jeszcze to, co Arek mówi. Nie całkowicie się zgadzam z tym, ponieważ Solidarność, no to może nie Solidarność, ale ruchy solidarnościowe. No tak, ale Solidarność szeroko rozumiana, pojęta, tak, jest to opozycja, symbol głównie żądała przywrócenia związku zawodowego. To w 89 roku powstawały, w 86 już powstawały te rady regionalne, prawda, NSZZ, Solidarność. Ludzie się domagali głównie związku. I z taką myślą szli ci opozycjoniści, aby usiąść przy tym okrągłym stole. Ba, nawet komuniści się nie zgadzali z tym, żeby były jakieś tam wstępne rozmowy na temat właśnie odnowienia Solidarności. Miała być to tak naprawdę trochę reforma socjalizmu, trochę doluzowanie smyczy. Dokładnie. Im zależało na tym, ażeby ludzie z Solidarności weszli w skład rządu, w skład parlamentu. I tutaj widzę właśnie wygraną Solidarności, ponieważ jednak w rezultacie ten związek zawodowy powstał. Może nie tak, jaki powstał, ale jednak to był warunek, o którym mogli rozmawiać. Panie Zbigniewie, czy właśnie chciałbym się odnieść do tego, co kolega Roman mówi. No, to jest to, co kolega Roman powiedział, to jest potwierdzenie tego, co ja wcześniej mówiłem, że Solidarność była koncepcyjnie nieprzygotowana do tego przełomu, bo myślano o pluralizmie związkowym. To był cel, a tymczasem sytuacja międzynarodowa dojrzała do tego, żeby walczyć o budowę niepodległego państwa polskiego, a nie o pluralizm związkowy. Solidarność ale, była o ale to, ale to tak naprawdę z dzisiejszej perspektywy dobrze widać. No ja zacytuję fragment wywiadu, jakiego świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński udzielił Piotrowi Zarembie i Michałowi Karnowskiemu. Otóż mówił, nie należało czekać. Ten system miał jeszcze sporo siły, a w Rosji sytuacja była głęboko niejasna. Nikt nie miał pewności, co będzie dalej. To dziś wiemy, jak właśnie wyglądała ja w tym momencie mogę przytoczyć nasze wypowiedzi opozycjonistów opolskich z roku 89, publikowane w opolskiej prasie opozycyjnej, chociażby w piśmie Pokolenie 80-88, na bieżąco, w pismach drukowanych przez nieobecnego tu niestety Jerzego Golczuka, gdzie my pisaliśmy, że właśnie nadszedł ten moment, że należy myśleć o niepodległości, że czas pracuje na naszą korzyść, wystarczy poczekać jeszcze trochę, parę miesięcy powiedzmy, i ten system w skali międzynarodowej kolapsuje po prostu. Że to już jest ten moment. To już nie jest czas na mówienie o związkach, o pluralizmie związkowym. To jest czas na budowanie niepodległego państwa i do tego trzeba się przygotować. A Solidarność była tym 10 lat do tyłu. No niestety. Rzeczywiście, pan reprezentował te środowiska, choćby Konfederacji Polski Niepodległej, które także nawoływało raczej do bojkotu tych wyborów i porozumień okrągłostołowych. Sytuacja była bardziej skomplikowana, ale Solidarność, trzeba powiedzieć, była instrumentem drodze do niepodległości, tak? Nie była celem samym w sobie. To był pewien etap w 81 roku osiągnięty. W 89 już te horyzonty naszej oczekiwania z uwagi właśnie na międzynarodową sytuację sięgały znacznie dalej. I prawdą jest to, co właśnie wspomniał Zbyszek, że nie było tak, że nie było środowisk, które o tym w Polsce w roku 88 czy 89 nie mówiły, nie pisały o tym, nie domagały się. Wracając do Konfederacji Polski Niepodległej, tutaj sytuacja była trochę bardziej skomplikowana. Ja należałem do działaczy, którzy co prawda przynależeli do KPN-u, ale byli zwolennikami zdecydowanego bojkotu i okrągłego stołu i wyborów czerwcowych.
Natomiast sama Konfederacja, ona w tych wyborach wzięła formalnie udział, tworząc własne listy polityczne. Oczywiście nie było z tego żadnego politycznego efektu, bo i być nie mogło, ale fakt jest faktem, że KPN wziął udział w tych wyborach jako... No ale to też pokazuje właśnie, jak była to niejednoznaczna sytuacja i jak bardzo wtedy trudno było tak naprawdę mieć pewność, jaki jest scenariusz na przyszłość, bo przypomnijmy, no, że wtedy władza komunistyczna, to ona miała w ręku wciąż pałkę, pistolet i nie było pewne, w jaką stronę potoczą się. Tam, zdaje się, wewnątrz władz także trwała walka frakcyjna, prawda? Tak. Tej bardziej reformatorskiej części i tych, którzy byli gotowi do bronienia systemu do ostatniej kropli krwi. Tu ważne jest jeszcze to, co Roman wspomniał, mianowicie, bo bardzo często dzisiaj historycy przedstawiają generałów i Jaruzelskiego i Kiszczaka jako twórców właśnie Okrągłego Stołu i w ogóle zmiany pewnej demokratycznej, która w Polsce po 1989 roku się dokonywała. Ale trzeba pamiętać o tym, że nie takie były ich intencje. Ich intencje były zupełnie inne. Chodziło o reformę systemu komunistycznego, o wciągnięcie opozycji, Solidarności w przestrzeń właśnie tego systemu, a nie o całkowitą jego zmianę. Warto jest to podkreślać, bo dzisiaj w takich uproszczeniach bardzo często funkcjonujemy. Ale Arku, wydaje mi się, że Solidarność, idąc do Okrągłego Stołu, ona z góry wiedziała, że nie będzie to okrągły stół, będzie to trójkątny, kwadratowy, ale i tak do tego przystąpiła. Wiedziała również, że na tym stole nie będzie leżała różdżka czarodziejska, ale no, gałązka oliwna, że tak powiem. I z tą myślą oni szli, wiedzieli, że coś mogą wywalczyć, na pewno nie wszystko. Zresztą przyznaję ci rację, że na pewno nie byli do tego przygotowani. Niektórzy mówią, że tak naprawdę datą przełomu i takim symbolicznym momentem, a może nie, inaczej, symbolicznym był Okrągły Stół w pewnym sensie, ale takim praktycznym momentem, w którym dokonał się przełom w Polsce, była inna data, 15 marca, moment, w którym uwolniono handel walutą. Uwolniono w cudzysłowie, bo tak naprawdę tylko jedna osoba, Aleksander Gawronik, był przygotowany do otwarcia sieci kantorów i to wtedy zaczęło się potężne uwłaszczenie nomenklatury. No, dla mnie, powiedzmy sobie, kwestie gospodarcze, czy liberalizacja systemu gospodarczego miała miejsce już znacznie wcześniej, bo i w 1988 roku komuniści ewidentnie ten system liberalizowali. Natomiast z politycznego punktu widzenia, bez wątpienia wybory na stanowisko głowy państwa, a więc wybory prezydenckie roku 90, a następnie wolne wybory w 91 roku, dla mnie osobiście stanowią tutaj pewną przełomową datę. Jeśli nawet miałbym uznać jakikolwiek sens rozmów z władzą komunistyczną w roku 89, to kompletnie nie rozumiem tego trwania uporczywego przy układzie, który stracił już swoją polityczną rację bytu po roku 89. I to jest zasadnicza kwestia, że pomimo tego, że na naszych oczach rozgrywały się takie wydarzenia jak generalnie upadek systemu komunistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej, jak zjednoczenie Niemiec, ci, którzy wynegocjowali to porozumienie z uporem maniaka, trwali przy nim i na bardzo późną przyszłość rozpisali pewne oczywiste działania, które należało podjąć w niedługim czasie po zawarciu owego kompromisu. I te wspomniane przeze mnie dwie daty, czyli i wybory prezydenckie, i wybory parlamentarne, mogły z pewnością mieć miejsce znacznie wcześniej. Panie Zbigniewie, czy można było inaczej wtedy? No na pewno można było inaczej. Przede wszystkim należało wykorzystać ten czynnik, jakim był czas. Ten czas pracował na naszą korzyść i wystarczyło po prostu odpowiedni okres czasu odczekać, jednocześnie przygotowując się koncepcyjnie do tych zmian, jakie muszą nastąpić. Przede wszystkim na zasadzie dogadania się opozycji między sobą, rzetelnego, możliwie najszerszym gronie, wypracowania jakichś wspólnych koncepcji strategicznych, czego nie zrobiono. Myślę, że to było największe zaniedbanie. A teraz chciałbym jeszcze odnieść się do tej kwestii przełomu. Tak naprawdę to trudno mówić o takim głębokim przełomie w którymkolwiek momencie tego procesu, bo
tak naprawdę ten proces to nie był proces rewolucyjny, który by powodował jakąś zasadniczą zmianę sytuacji. To były zmiany o charakterze tak naprawdę ewolucyjnym. Ta, jak Roman mówi, reformistycznie nastawiona część aparatu... Ale to dobrze czy źle? Pod pewnymi względami dobrze, pod pewnymi źle. Dobrze w tym sensie, że to jak gdyby no, zapewniało spokojny rozwój wydarzeń, pokojowy, gwarantowało, ale nie dobrze w tym sensie, że było, że jest i było za wiele elementów kontynuacji po prostu w stosunku do PRL-u. Ten tak zwany reformistyczny odłam aparatu władzy, o którym mówił Roman, no to ten odłam sobie stawiał za cel co? Nie obrony systemu komunistycznego, bo w komunizm już nikt wtedy nie wierzył tak naprawdę, nawet wśród komunistów, pomijając jakieś tam marginalne grupki, tylko przekształcenie tej elity ówczesnej, tych grup ówczesnych uprzywilejowanych w grupy uprzywilejowane w nowej rzeczywistości społecznej kapitalistycznej. Oni o tym myśleli, że budować kapitalizm ze sobą jako warstwą czy grupą uprzywilejowaną. I pewna część opozycji poszła na te koncepcje właśnie, że my też w tym będziemy partycypować w tworzeniu tego kapitalizmu i też chcemy być tym beneficjentami. No i tu dochodzimy do momentu, o który chciałbym zapytać, bo mówi się teraz coraz częściej i coraz głośniej o tym, że tak naprawdę Okrągły Stół to był teatr, zupełnie coś odwracającego uwagę od tego, co działo się w Magdalence i że tam jest jakby kontr, że to nie kompromis zawarty pomiędzy elitami, tylko tak naprawdę spisek elit. No, odkrywane ostatnio szumnie taśmy z Magdalenki, nagrania. Co pan sądzi na to? Pan jest też w telewizji. Jakby pan chciał tutaj nagrać jakieś pokazywanie czegokolwiek, to może pan pokazywać, prawda? Tak jest i z Magdalenką. Ja sądzę, że to przygotowanie... musiało być takie, to znaczy się trudno by było to robić przy okrągłym stole. To nie jest prawdą, że Solidarność była monolitem politycznym. Gdyby była przygotowanie polityczne Solidarności było w tym czasie niemożliwe moim zdaniem. Tak? Tam występowały różne grupy ludzi, polityków. Nie wiem, dlatego podstawowym zadaniem wtedy Solidarności było reaktywowanie związku zawodowego. Nie zgadzam się z tym, żeby można było posunąć się w tym czasie dalej. Panie Arkadiuszu? No, ja już wyraziłem opinię swoją. No, uważam, że wolne wybory nawet przy odczekaniu pewnego okresu czasu były jak najbardziej możliwe. W tym czasie środowiska opozycyjne mogły spokojnie podjąć przygotowania do podjęcia tego wyzwania. Tutaj powtórzę jeszcze raz ten przykład węgierski. Tam opozycja była słaba, ale jednak była w stanie podjąć wyzwanie związane z wywalczeniem wolnych wyborów i to się udało. Był to kraj, gdzie ten proces toczył się niemalże równolegle jak w Polsce. No, jak widać, mieli trochę lepszą orientację, przynajmniej w sytuacji geopolitycznej. Natomiast w kwestii spisku, no, tego rodzaju rozmowy niestety muszą być poprzedzone jakimiś wcześniejszymi ustaleniami, spotkaniami. No, czy to musiało akurat się odbywać przy tak daleko idącej fraternizacji z ludźmi mającymi krew na rękach jak generał Kiszczak, to mam tu daleko idące wątpliwości, ale ustalenia w Magdalence z pewnością poprzedzały to, co się działo przy Okrągłym Stole. Nie wszystko w Magdalence wypracowano pewne ogólne koncepcje, ogólne zarysy rozmów i negocjacji, które miały się toczyć znacznie później. No i jeszcze nie wszystko, że tak powiem, było dopięte na ostatni guzik, ale zasadnicze ramy, rzecz jasna, Magdalenka z pewnością określiła. Przypomnijmy, że oprócz Magdalenki w trakcie obrad Okrągłego Stołu, które jakby rozpoczęły się 6 lutego i zakończyły się 5 kwietnia, pracowały tak zwane podstoliki, w których tak naprawdę ustalano także te dalsze szczegóły. Pana zdaniem to można mówić tutaj o pewnym spisku? Ja w ogóle nie lubię słowa spisek. I tutaj tu bym słowa spisek nie używał. Dla mnie rzeczą oczywistą, że oprócz takich rozmów plenarnych, znaczy niekoniecznie są rozmowy kameralne, robocze, w węższych kręgach i to jest dla mnie rzecz naturalna. Natomiast mam tu za złe ówczesnym przywódcom Solidarności, ludziom, którzy reprezentowali Solidarność,
łamanie procedur demokratycznych, także i w trakcie rozmów przy Okrągłym Stole i później, po prostu uznawanie, że siebie za jakąś grupę wyjątkową, uprzywilejowaną, która może decydować za całe społeczeństwo, za cały naród, nie pytając tego społeczeństwa o zdanie. A przykładem tego łamania procedur demokratycznych zasad życia politycznego, skandalicznym przykładem, który zaciążył na całym późniejszym rozwoju wydarzeń, to była sprawa listy krajowej po wyborach w czerwcu 1989 roku. Tego nie wolno było zrobić. To było demonstracyjne, ostentacyjne złamanie elementarnych zasad demokracji. I to jest nauka na przyszłość z tamtych doświadczeń. Tak nie wolno postępować. I to zwłaszcza w naszej dzisiejszej, obecnej sytuacji należy ten przykład przywołać. Do czego prowadzi takie podejście, że my tu jesteśmy mądrzejsi, najmądrzejsi ze wszystkich, my tu za cały naród będziemy stanowić i tego narodu o zdanie pytać nie musimy, bo my jesteśmy tymi wybrańcami opatrzności, my tu wiemy lepiej, co mamy robić. Pana zdaniem nauka na przyszłość, odnosząca się do obecnej rzeczywistości, także trudnej czasami aż by się chciało, żeby politycy potrafili zasiąść do Okrągłego Stołu i porozmawiać o sprawach ważnych dla Polski. Kompromis jest rzeczą cenną, rzecz jasna, zawsze w działalności politycznej, ale trzeba pamiętać o tym, kiedy należy do niego zasiąść, jakie wyznaczać sobie horyzonty, jakie cele, żeby one nie były, że tak powiem, zbyt umiarkowane i zbyt niedostosowane do konkretnej sytuacji, w której siadamy do rozmów i chcemy wywalczyć coś, co jest rzeczą bardzo istotną, a wtedy stawką, w moim przekonaniu, była kwestia suwerenności i niepodległości naszego państwa. Panie Romanie, dla pana wniosek na przyszłość? Wydaje mi się, że jedynym wyjściem w dniu dzisiejszym również jest Okrągły Stół. Może też kwadratowy czy trójkątny, ale prostowanie tego wszystkiego, taka jest geometria tej polskiej polityki, a żeby z niego faktycznie zrobić coś okrągłego. Innego chyba wyjścia dzisiaj nie ma, tylko może siąść, tak jak tutaj Jarek mówił, bardziej przygotowanym, bardziej znać cele, do jakich dążymy, spróbować nawzajem się zrozumieć i to chyba jest ta nauka z tamtego Okrągłego Stołu. I oby nam wszystkim udało się dobrze rozumieć procesy historyczne i wyciągać z nich odpowiednie wnioski. Bardzo dziękuję panowie za rozmowę. Pan Arkadiusz Karbowiak, dawny działacz Konfederacji Polski Niepodległej. Dziękuję. Pan Zbigniew Bereszyński, legenda opolskiej opozycji, działający przeciwko systemowi komunistycznemu już od 1973 roku, czyli od momentu, kiedy ja się urodziłem. Dziękuję. Oraz pan Roman Kirsztajn, dawny działacz Solidarności, obecnie przedsiębiorca. Dziękuję raz jeszcze. Ten program chciałbym zakończyć cytatem z Ojca Świętego, papieża Jana Pawła II, który powiedział kiedyś, że wolności nie można tylko posiadać i nie można jej zużywać. Trzeba stale o nią zabiegać i tworzyć ją poprzez prawdę. To był program Prawda Czasu o Okrągłym Stole, symbolu niezwykle ważnym w historii Polski, niezależnie od współczesnych ocen.